Witam Was serdecznie w nowym roku. Dzisiaj nie Honda, tylko Toyota Auris z nadwoziem kombi. Samochód w bardzo rzadkiej wersji wyposażenia Prestige, czyli najbogatsza opcja. Samochód posiada na przykład tutaj ksenonowe reflektory skrętne ze spryskiwaczami, czujniki parkowania, halogeny. Ma felgi aluminiowe 17, ma szklany dach z roletką elektryczną. Ma nawigację, ma kamerę cofania, więc jest bardzo dobrze wyposażony. Samochód jest z 2014 roku, w 15 był pierwszy raz zarejestrowany w styczniu. Silnik 1.6, benzyna, 132 konie. Tutaj jakaś fantazja użytkowniczki, diablica. Karoseria prezentuje się znakomicie, nie ma żadnych uszkodzeń, żadnych rys, żadnych szczególnych jakichś tam brzydkich oznak czyichś. Koła 17-calowe. Te opony są od nowości, więc już one, samochód ma 75 tysięcy km, więc już one są takie sobie. 225, 45, 17, więc nie jest to jakoś bardzo droga opona. Tarczy bardzo ładne, z minimalnym rantem, ale klocki widzę, że się kończą z przodu. Jeśli chodzi o tył, tutaj tarcza też w porządku, a klocka nie widzę, prawdę mówiąc. Nie widać, tak się ułożył koło. Może z drugiej strony zobaczymy. Tu też nie widzę. Nie powiem wam. Ale to jakiś tam szczegół. Zajrzyjmy do bagażnika. Roleta. Tutaj mamy podwójne dno. Taki schowek. Tu jest jeszcze jeden schowek i pod spodem zestaw naprawczy, jeszcze miejsce na jakieś drobiazgi. Jest kamera cofania. Tapicerka bardzo fajna, bo z półskórą, podłokietniki skórzane, zagłówki skórzane, a tutaj na środku materiał. Samochód ma przyciemniane też tylne szyby fabryczne. A tu zobaczcie, jaka duża tafla. Fajnie to wygląda. Lubię szklane dachy. Elektrycznie sterowane szyby razy 4, zamykanie drzwi. To jest, wydaje mi się, że sam parkuje takie urządzenie. Czujniki parkowania, ESP, ASR, skrętne reflektory, składane lusterka, elektrycznie regulowane. Kierownica też wielofunkcyjna. Tu mamy tempomat, komputer pokładowy, tempomat, zestaw głośno mówiący, sterowanie radiem. Więc tak to wygląda. Fotel we wzorowym stanie. Sześciobiegowa skrzynia biegów. Podgrzewane fotele, mocniej, słabiej. USB. I AUX. Klimatyzacja jest automatyczna. Jest system bezkluczykowy, czyli odpalamy guziorem. Nawigacja, kamera cofania, zobaczcie, wygląda tak. Czy taki obraz pokazuje. A nawigacja. Wygląda tak. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. Coś przełączymy tutaj. 75 700 km, 7,6 z ostatnich 300 km to już ja jeździłem. Zestaw, nie zestaw, tylko lusterko fotochromatyczne. Jest czujnik deszczu, też automatyczne światła długie. Posiada ten samochód. Zajrzyjmy pod maskę.
1.6 132 konie. Benzynowy, prosty silnik. Znany jeszcze z Corolli. Wszystkie przeglądy były jak należy. Vaso, tu jest następny 4 maja 2018, czyli w maju 2017, bo ostatni przegląd tu jest 67 500, jak dobrze, a nie, następny przy 75, czyli teraz jest przegląd do zrobienia. Wszystkie przeglądy były w Toyocie. Jeden właściciel, samochód był firmowy, służbowy, jedna użytkowniczka. Nic tu się nie działo, samochód jest bezwypadkowy. Miał lakierowany prawy tylny błotnik i wymieniony tylny zderzak. Zaraz to pokażę na mierniku. Może zderzaka to nie pokażę, ale na błotniku zobaczycie, że tylko, znaczy zobaczycie, że karoseria ma tylko lakierowany błotnik. No jest zerowy, śliczny. W super stanie i rewelacyjna wersja wyposażenia. Alternatywa dobra dla Civica Tourer w wersji Executive. Pokażę wam jeszcze, tak jak mówiłem, grubość lakieru, ale jeszcze zanim grubość lakieru, to książka serwisowa. W książce serwisowej nie są wbite jeden albo dwa przeglądy, muszę to uzupełnić. Toyota marki, kupiony samochód. No i Toyota marki były, tutaj są trzy przeglądy wbite w książce, jest ostatni na 45 tysięcy we wrześniu 16, ale kolejne przeglądy też oczywiście były, tylko muszę sprawdzić, czy na 60, czy później na, teraz ma 75, więc no albo był zrobiony, albo jest do zrobienia, do sprawdzenia. Pokażę wam grubość lakieru. Tu jest wyłącznik poduszki pasażera. Fabryczna wartość to jest około 100 mikrometrów, 80-130, tak jak Honda w takim przedziale mniej więcej. 114, 117, 94. O, drzwi mamy pocieniowane już od błotnika. 159, 190. No i te drzwi 250, czyli drobne otarcie było. Druga warstwa lakieru, tak naprawdę. Patrzmy też tutaj wewnątrz, żeby nie było wątpliwości. 70, słupek 66, więc nic tu nie było wewnątrz robione. Powierzchowna szkoda i ten zderzak był wymieniony. Pokrywa bagażnika, stówka. 109. 96. 98. 92, 91, 105, 99, 102, no i pokrywa silnika, 109, także ma tutaj jeszcze wewnątrz, 46, 60, nic tu się nie działo poza tym jakimś zderzakiem. Kierowca ma też tutaj regulację lędźwiową. Jest fajnie wyposażony samochód, fajny silnik, bardzo ekonomiczny, dość dynamiczny. Oczywiście lubi wysokie obroty, jak to Japończyk. Tutaj 1.6, dość wyżyłowane, bo 132 konie. Zapraszam was na autoprofesja.com.pl. Tam będzie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis. Zapraszam na używanahonda.pl. Tam pokazane są moje Hondy krajowe od pierwszych, drugich właścicieli. Polubcie profil Autoprofesja na Facebooku i zasubskrybujcie też kanał autoprofesja.tv. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.